Pani Kloska z Nowoczesnej, czyli ode mnie, pyta się, czy to prawda, że istnieją dziś różne możliwości obchodzenia limitów wpłat na działanie partii politycznych. Proszę panią, nie wiem, bo my nie obchodzimy tej ustawy. Nasze działania są w pełni transparentne, ale słyszałem, że jest to możliwe. Jak popatrzę sobie na ilość billboardów, które ja miałem w swoim rodzimym mieście, a było ich 18, jeśli pamięć mnie nie myli, a wszystkie billboardy, które wykupiła Platforma Obywatelska, to wydaje mi się, że musieli mieć super atrakcyjną cenę albo bardzo dużo pieniędzy, których w sprawozdaniach nie wykazali. Ale zachęcamy ich do tego, żeby zechcieli te sprawozdania upublicznić i wtedy będziemy mogli zobaczyć, ile pieniędzy wydano na tę kampanię i czy były to realne wartości.